Na początku miesiąca działalność wznowiły salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz galerie handlowe. Teraz przyszedł czas na odmrażanie branży gastronomicznej. Już w sobotę, 15 maja, będziemy mogli wybrać się do restauracji i zjeść posiłek na miejscu, w otwartym ogródku. A w drodze do lokalu nie będziemy już musieli zakrywać ust i nosa. Obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu zostanie zniesiony. To jest świetna wiadomość, dlatego że byliśmy tak długo zamknięci, a pomiędzy jednym a drugim lockdownem pracowaliśmy na pół gwizdka, że nie ma chyba możliwości albo nie ma takiej firmy w ogóle w tym kraju, która by tego nie odczuła finansowo. Mam zarezerwowany cały ogródek i muszę już teraz odmawiać gości, bo wszyscy na to czekają, nie tylko my, ale też nasi klienci. Zrobiliśmy generalki, mamy wszystko wyczyszczone, odświeżone, pachnące, mamy posadzone kwiaty, chcemy, żeby ci nasi goście byli jakby od razu dopieszczeni. No i trzeba było też przygotować obsługę, która już tak trochę nie pamięta, jak to jest pracować na pełny gwizdek, więc trzeba jeszcze było przygotować ludzi, postawić ich w jakiś taki stan gotowości, no i czekamy. Ponadto już w ten weekend obiekty sportowe na świeżym powietrzu otworzą się dla kibiców. Udział w meczach i innych wydarzeniach sportowych będzie mogło wziąć 25% publiczności. Z kolei ci spragnieni wydarzeń kulturalnych będą mogli wybrać się już nie tylko do muzeów czy galerii sztuki, ale też m.in. do kin i teatrów, które w najbliższą sobotę, 15 maja, wznowią działalność na świeżym powietrzu. Teatr Nowy zaprasza na spektakl Stosunki prawne w opuszczonym areszcie przy ulicy Sądowej. Począwszy od tego weekendu, również weekend następny, zaplanowaliśmy spektakle, myślę, w miejscu bardzo interesującym, a miejsce jest wymarzone, jest klimatyczne. Zresztą kto nie chciałby przynajmniej raz w życiu pójść do aresztu perspektywą taką, że będzie mógł wyjść, kiedy będzie chciał, a nie wtedy, kiedy mu po raz szósty sąd przedłuży reszt tymczasowy 3-miesięczny. Od najbliższej soboty będzie także możliwość zorganizowania imprez okolicznościowych na zewnątrz, m.in. wesel czy komunii. Uczestniczyć w nich będzie mogło maksymalnie 25 osób z zachowaniem bezpiecznego dystansu między stolikami oraz limitu osób siedzących przy jednym stoliku. Tuż po weekendzie do szkół wrócą też starsi uczniowie. Naukę w systemie hybrydowym rozpoczną klasy 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich. Podjęłam taką decyzję, że do tego hybrydowego, tak zwanego nauczania, przystąpią uczniowie klas 4-7 w tym tygodniu, ponieważ jest to u mnie 8 oddziałów, zatem będą chodzić naprzemiennie. To znaczy w poniedziałki klasy A, a we wtorek klasy B oraz C. No i tak oczywiście kolejno na zmianę. Natomiast podjęłam decyzję, troszcząc się tutaj przede wszystkim o egzamin ósmoklasisty, który zaplanowany został już na kolejny tydzień od 25 maja, że uczniowie klas ósmych na razie pozostaną w tym przyszłym tygodniu jeszcze przy nauczaniu tylko i wyłącznie zdalnym. Chciałabym tutaj zniwelować ryzyko kontaktu z osobą zakażoną wirusem. Wszystkie sale lekcyjne zostały wyposażone w laptopy, zatem takie hybrydowe nauczanie nie stanowi żadnego problemu, ponieważ wszyscy nauczyciele będą pracować tutaj w miejscu pracy, w budynku, a płynnie będą przechodzić pomiędzy zajęciami bezpośrednio z uczniami, jak i tymi, które będą prowadzone w dalszym ciągu na platformie. Z zachowaniem reżimu sanitarnego działać będą także świetlice oraz domy i ośrodki kultury. Oprócz tego wznowiona zostanie działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu. Kolejne luzowanie obostrzeń zaplanowano na 21 maja. Wtedy też otwarte mają zostać m.in. kina oraz siłownie.